Otwieram szóstą sesję Rady Gminy w Miedrzecu Podlaskim. Witam Państwa radnych. Pozwólcie, że w Państwa i swoim imieniu przywitam naszych gości na sesji. Witam wójta gminy Miedrzec Podlaski, pana Krzysztofa Adamowicza. Witam zastępcę wójta. Witam panią sekretarz. Witam panią skarbnik. Witam panią inspektor. Witam pana informatyka. Witam państwa sołtysów. Witam redaktorów realizujących transmisję sesji Rady Gminy. Przejdziemy teraz do stwierdzenia kworum. Stwierdzam, że mamy kworum do podejmowania uchwał. Rozpatrzyliśmy podpunkt A w punkcie pierwszym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu B w punkcie pierwszym. Przyjęcie porządku obrad. Otrzymaliście Państwo porządek obrad, czy w związku z porządkiem obrad są jakieś zmiany lub propozycje? Tak, panie przewodniczący. Wnoszę o skreślenie z porządku obrad podpunktu B w punkcie czwartym. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś propozycje? Nie widzę. Będziemy głosować nad wykreśleniem podpunktu B w punkcie czwartym. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
związku z trudnościami technicznymi ogłaszam 5 minut przerwy. Rozpoczynamy sesję po przerwie. Stwierdzam, że podpunkt B w punkcie czwartym został wycofany. Przegłosujemy teraz cały porządek obrad. Przegłosujemy teraz cały porządek obrad bez podpunktu B w punkcie czwartym. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. Rozpatrzyliśmy podpunkt B w punkcie pierwszym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu C w punkcie pierwszym. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Otrzymaliście Państwo protokół z poprzedniej sesji. Uwagi nie wpłynęły. Przystępujemy do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty. Rozpatrzyliśmy punkt pierwszy porządku obrad. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja wójta gminy, przewodniczącego Rady Gminy o przewodniczących komisji bieżącej działalności. Proszę bardzo, panie wójcie. Dziękuję bardzo.
wyłoniliśmy wykonawcę do opracowania planu ogólnego gminy Międzyrzec Podlaski. W październiku rozpoczną się pierwsze prace nad planem ogólnym gminy. Przewidujemy, iż prace te potrwają ponad rok. Również w październiku wyłożymy do wglądu i przeprowadzimy dyskusję publiczną związaną z opracowaniem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzec Podlaski w obrębie Zaścianki pod centrum logistyczne. Informujemy również Państwa, że w ramach realizowanych prac drogowych ze wszystkich projektów, które realizujemy, jesteśmy na etapie całkowitego zakończenia pierwszego projektu związanego z poprawą funkcjonowania infrastruktury drogowej na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Z drugiego projektu pozostały nam do skończenia. Remont drogi powiatowej w miejscowości Bereza. Zakres prac na dzień dzisiejszy obowiązują regulacje zjazdów na posesję. Planowane zakończenie robót zgodnie z podpisaną umową to połowa listopada 2024 roku. Drugie zadanie związane z poprawą funkcjonowania infrastruktury drogowej w gminie Międzyrzec Podlaski pozostało do realizacji. Właściwie w dniu dzisiejszym powinny zakończyć się już prace na przebudowanej drodze gminnej Koszeliki-Manie. Chcę również Państwu powiedzieć, iż został przekazany plac budowy, a wykonawca przystąpił do realizacji zadania. Adaptacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Wielnicy na gminne przedszkole i żłobek. Drugie zadanie, które będziemy realizować, budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w Halasach. Wyłoniliśmy wykonawcę. W pierwszym tygodniu października podpiszemy umowę. Wartość całości projektu to blisko 5 milionów złotych. A wykonawcą będzie przedsiębiorstwo wielobranżowe Texam. Trwają prace związane z procedurami przygotowania postępowań na realizację robót budowlanych objętych wnioskami o dofinansowanie rządowego programu odbudowy zabytków. Rozpoczęły się prace na parafii w Kozuszkach. Również czekamy na podpisanie umów dotyczących realizacji przebudowy, a właściwie remontu kaplicy w Pościszach oraz kaplicy w Łuniewie. Przypominam, że w ramach drugiego projektu dofinansowanego z rządowego programu odbudowy zabytków do tego projektu zostały wskazane rewitalizacja pomnika poległych w latach 1939-45 Probotnicy oraz dwa cmentarze wojenne w Tuliłowie i w Krzewicy. Uzyskaliśmy akceptację konserwatora zabytków na zakres robót na cmentarzu wojennym w Tuliłowie i cmentarzu wojennym w Krzewicy. Czekamy jeszcze na akceptację planu robót związanych z rewitalizacją pomnika w Rogoźnicy.
Trwają czynności związane z procedurami przygotowań różnych postępowań w ramach programy rozwojowe szkół w gminie Międzyrzec Podlaski. W sumie przygotowujemy 6 postępowań. Część z nich jest już w trakcie wyboru oferty. Przedłożyliśmy wniosek w ramach ogłoszonego naboru prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach KPO wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej. Wniosek nasz został złożony na termomodernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabce. Chciałem podziękować społeczności Szkoły Podstawowej Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy za organizację gminnej inauguracji roku szkolnego 2024-2025. Miało to miejsce 2 września 2024 roku. W tym dniu również zostały powierzone stanowiska dyrektorów szkół na nową kadencję, mianowicie pani dyrektor Elżbiecie Demczuk w Szkole Podstawowej imieniem Mikołaja Kopernika w Twójscu oraz pani doktor Dorocie Herdzie, dyrektora publicznej szkoły podstawowej imieniem Janusza Kosucińskiego w Rogoźnicy. Dziękuję również za narodowe czytanie w gminie Międzyrzec Podlaski. Dziękuję pracownikom Gminnej Biblioteki Wysokim. To tu właśnie fragmenty Kordiana Juliusza Słowackiego czytali zaproszeni goście. W trakcie uroczystości zostały też wręczone statuetki Przyjaciel Biblioteki, którą otrzymali Edward Kopron, Publiczna Szkoła Podstawowa imieniem Janusza Kosucińskiego w Rogoźnicy i Paweł Chrojciuk, sołtys Zasiadek. Gratuluję wyróżnionym. 20 września już po raz drugi w murach Publicznej Szkoły Podstawowej imieniem Karola Krysińskiego w Rudnikach nauczyciele z terenu gminy Międzyrzec Podlaski spotkali się na drugim nocnym spotkaniu Belfrów, podczas którego nauczyciele uczestniczyli w licznych warsztatach i szkoleniach. 21 września w remizie, a właściwie w Świetlicy w Twójscu obchodziliśmy 15-lecie funkcjonowania zespołu ludowego Sami Swoi. Gratuluję jubilatom pięknego jubileuszu oraz życzę wielu sukcesów na niwie promowania kultury ludowej. Dzień później, 22 września, spotkaliśmy się w Krzewicy, aby świętować jubileusz 70-lecia działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewicy. Gratuluję wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym podczas tej uroczystości. A jednostce życzymy dalszych sukcesów na niwie pracy z młodzieżą oraz podnoszenia kwalifikacji związanej z ochroną przeciwpożarową. 26 września w Rogoźnicy po raz 22 spotkaliśmy się na gminnych biegach przełajowych imieniem Janusza Kosucińskiego. Informuję, że na stronie Urzędu Gminy znajduje się harmonogram odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na czwarty kwartał 2024 roku.
Informuję również, że ukazał się komunikat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związany z organizacją wymiany osłon wałka przekaźnika mocy. Te wałki w dniu 2 października w godzinach od 8 do 11.30 można wymienić na targowisku w Radzyniu. Organizatorzy zapraszają wszystkich rolników do wzięcia udziału w tej akcji, dzięki której można zapobiec nieszczęśliwym wypadkom, a niejednokrotnie uratować życie. Chcę z tego miejsca podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy korzystają ze stacji uzdatniania w Rzeczycy. W dniu 6 września mieliśmy sytuację kryzysową. Na 3 dni stacja uzdatniania w Rzeczycy posiadała wodę nieprzydatną do spożycia decyzją powiatowego, państwowego inspektoratu sanitarnego. W związku z tym, że z tego wodociągu korzystają również mieszkańcy części miasta oraz gminy Konkolewnica, zostali o tym poinformowani. Mieszkańcom naszym została dostarczona bezpośrednio do domów woda. W sumie dostarczyliśmy ponad 75 tysięcy litrów wody. To jest około 120 palet. Z tego miejsca chcę serdecznie podziękować jednostkom ochotniczych straży Rzeczyca, Tuliłów, Przychody, Jelnica, Żabce, Strzakły, Misie, Rogoźnica, Bereza. Chcę podziękować również mieszkańcom, którzy udostępnili samochody prywatne czy firmowe. Słowa podziękowania kieruję do hurtowni Wysokiński, firmy Carpol. Na ręce pana Stasia Karwowskiego, sołtysa wsi Misie. Podziękowania kieruję na ręce sołtysa miejscowości Bereza, Jarka Lipińskiego. Podziękowania kieruję na ręce sołtysa miejscowości Zawadek, Pawła Giersza, Pawła Orłowskiego, Dariusza Witka i wszystkich sołtysów i radnych, którzy włączyli się w tą akcję. Na dzisiaj woda jest tymczasowo przydatna do spożycia, a to oznacza, że jest ona pod nadzorem sanepidu i z większą częstotliwością jest badana. Woda całkowicie nadaje się do spożycia, nie zawiera bakterii z grupy coli. Jest ona również poddana chlorowaniu. Z tego miejsca bardzo gorąco chcę podziękować sołtysom z miejscowości gminy Międzyrzec Podlaski, kół gospodyń wiejskich, jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej. Chcę podziękować również naszym szkołom za włączenie się w akcję pomocy powodzianom. W dniu wczorajszym z powiatu bielskiego wyjechało i pojechało na Śląsk 2 tiry załadowane darami od naszych mieszkańców. Chcę podziękować przedsiębiorcom, którzy udostępnili bezpłatnie środki transportu. Jest to Marek Okliński, radny gminy Międzyrzec Podlaski oraz Marek Sulima, radny powiatu bielskiego.
Jesteśmy w stałym kontakcie ze sztabami kryzysowymi i w miarę potrzeb będziemy prosić wszystkich naszych mieszkańców o dalsze wsparcie. Dziękuję. Dziękuję. Przedstawię Państwu pisma, które wpłynęły do Rady Gminy. Rada Gminy Kłodzko przysłała pismo w sprawie oblicza klęski żywiołowej powodzi, która dotknęła gminę Kłodzko. Zwracam się do Państwa o pilne wsparcie finansowe i materialne. Gmina Kłodzko to jedna z największych gmin w Polsce, 35 miejscowości. Trzy z nich to jest Odrzychowice Kłodzkie, Żelazno oraz Krosnowice zostały najbardziej dotknięte przez powódź. Sytuacja jest dramatyczna. Skutki tej katastrofy są poważne i wymagają natychmiastowej reakcji. Fala powodziowa, która przeszła przez naszą gminę, spowodowała całkowity brak dostępu do podstawowych potrzeb mieszkańców. Zniszczenia budynków mieszkalnych oraz olbrzymie straty w infrastrukturze drogowej, sanitarnej i wodociągowej. Państwa pomoc przyczyni się do szybszej odbudowy terenów gminy Kłodzko zniszczonych przez powódź. Zapewniam, że wszelkie darowizny zostaną wykorzystane zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności. W przypadku pomyślnego rozważania mojej prośby poniżej podaję numer konta bankowego oraz tytuł niezbędny przy zleceniu przelewu. Wpłynęło pismo wsi Bereza w sprawie zmiany przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego. Naczelnik Urzędu Skarbowego przysłał pismo w sprawie oświadczeń majątkowych na początek kadencji. Nieścisłości w oświadczeniach nastąpiły u radnego Roberta Demczuka, Iwony Jakoniuk, Tadeusza Sawczuka, Zdzisława Krzymowskiego, Adama Narojka. Wpłynęło pismo z gminy Barłogów Kościelny w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i innych powiązanych tematycznie ustaw. Tą sprawę przekazałem do Komisji Skarg i Wniosków. Będzie rozpatrywana na sesji dzisiaj. Komitet Społeczny Stop Spalarni w gminie Międzyrzec Podlaski wnioskuje o udostępnienie informacji publicznej. To są wszystkie pisma, które wpłynęły do Rady Gminy. Czy przewodniczący komisji stałych mają informacje w tym punkcie do przekazania? Późniejszej części. Stwierdzam, że punkt drugi został rozpatrzony. Przechodzimy do punktu trzeciego. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji. Nie wpłynęły żadne zapytania i interpelacje. Stwierdzam, że punkt trzeci został rozpatrzony. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Zmiana budżetu gminy na rok 2024. Bardzo proszę, pani skarbnik. Dziękuję. Szanowni Państwo, rozpocznę od zmiany, która wpłynęła już po komisji budżetowej. Jest to decyzja budżetowa wojewody lubelskiego i jest to dotacja na zadanie zlecone, a dokładnie z przeznaczeniem na realizację programu tak zwany darmowy podręcznik. Jest to zwiększenie po stronie dochodów i po stronie wydatków. Oprócz tego po stronie dochodowej nastąpiły następujące zmiany. Zwiększenia z dochodów z tytułu wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Chodzi tutaj o wpłaty przez koła łowieckie. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz przeniesienie dochodów. Chodzi tutaj o zadanie adaptacja budynku po szkole podstawowej w szkoły podstawowej w Wielnicy na gminne przedszkole i żłobek. I tutaj jest przeniesienie z rozdziału 855-16 opieka nad dziećmi do lat 3 na rozdział 758-67 Krajowy Plan Odbudowy. Oprócz tego wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką, kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy i wprowadzenie dotacji celowych na podstawie decyzji budżetowych wojewody lubelskiego
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, oraz zmniejszenie dochodów na podstawie decyzji wojewody lubelskiego i została zmniejszona dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych. Po stronie wydatków wprowadzenie dotacji celowych i środków z Funduszu Pomocy. Oprócz tego w rozdziale 801.01 Szkoły Podstawowe i 801.04 Przedszkole i 801.03 przedszkola, przesunięcia pomiędzy paragrafami na wnioski dyrektorów placówek oświatowych, zmiany związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przesunięcia w ramach działalności danej jednostki, czyli bez zwiększeń i zmniejszeń budżetów. Oprócz tego w rozdziale 801.01 zostały zabezpieczone środki na wypłatę nagród lubelskiego kuratora oświaty. Nagrody po wypłacie będą refundowane przez kuratorium. W rozdziale 801.01 oraz 801.50 zostały zabezpieczone środki z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla szkoły podstawowej w Tuliłowie prowadzonej przez stowarzyszenie. Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego na wnioski sołectwa Żabce oraz Rudniki. Zmiany w ramach sołectwa Rudniki. Jest to przesunięcie środków z zadania ogrodzenie pozostałej części placu na zadanie remonty dróg. Natomiast z miejscowości Żabce przesunięcie środków z zadania projekt na 3 dojazdy do posesji na zadanie zakup zbiornika na wodę i drzwi. Nieczystości. Zmiany w ramach załącznika inwestycyjnego. To tutaj jest utworzenie zadania zagospodarowanie terenu placu przy budynku remizy w miejscowości Zasiadki. Zmniejszenie środków na zadaniu wyposażenie samochodu strażackiego OSP Rogoźnica. Zadanie zostało zakończone, więc niewykorzystane środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność. Oraz zmniejszenie w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Żabce. Kwota długu nie uległa zmianie, kwota deficytu również nie uległa zmianie, kwoty dochodów, przychodów i rozchodów również nie uległy zmianie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Oświatowa opiniowała zmiany do budżetu w swoim zakresie. Opinia w zakresie komisji pozytywna. Dziękuję. Komisja Budżetowa również opiniowała. Opinia pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo Państwa, jeśli są jakieś uwagi do zmian do budżetu. Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024. Przystępujemy do głosowania.
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt A w punkcie czwartym. Przechodzi do rozpatrzenia podpunktu C w punkcie czwartym. Przyjęcie rocznego programu współpracy gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025. Przedkładamy Państwu radnym program współpracy na rok 2025. Jest to realizacja obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ale też dobrych doświadczeń ze współpracy z organizacjami pozarządowymi z ostatnich lat. W ramach programu proponujemy po analizie dotychczasowych działań utrzymanie obecnych kierunków i zadań w ramach programu współpracy, jak również utrzymanie dotychczasowej kwoty wsparcia przeznaczonej na konkursy, czyli 120 tysięcy złotych. Nadmienię, że projekt programu współpracy podlegał konsultacjom społecznym w dniach 31 lipca do 16 sierpnia bieżącego roku i w tym zakresie nie wpłynęły żadne uwagi. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Oświatowa opiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Proszę bardzo Państwa, jeśli macie jakieś uwagi do przyjęcia programu rocznego. Nie widać. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 września 2024 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpatrzymy się podpunkt C w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu D w punkcie czwartym. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Żabce. Przedkładamy Państwu radnym projekt uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Żabcach pod numerem ewidencyjnym 971/2 o powierzchni 0,659 hektara. Z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości wystąpił jej dotychczasowy dzierżawca. W związku z tym zasadne jest przedłożenie uchwały w przedmiotowym zakresie. Dziękuję. Komisja Rolna rozpatrywała projekt uchwały. Opinia pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo Państwa, jeśli macie pytania, uwagi do uchwały. Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 września 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Żabce. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpatrzymy się podpunkt D w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu E w punkcie czwartym. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Zaścianki. Uchwała, którą przedkładamy szanownym Państwu radnym, dotyczy działki zlokalizowanej w miejscowości Zaścianki, działki o numerze 613. O powierzchni 4,72 hektara. Tutaj również do sprzedaży tej działki wymagana jest uchwała Rady Gminy. Dziękuję. Komisja Rolna rozpatrywała projekt uchwały. Dziękuję. Proszę bardzo Państwo radni, jeśli macie pytania, uwagi do uchwały. Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 września 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Zaścianki. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt E w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu F w punkcie czwartym. Rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i innych powiązanych tematycznie ustaw. Komisja Skarg i Wniosków rozpatrywała tą uchwałę.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 26 września 2024 roku dokonała analizy treści złożonej petycji i zaproponowała swoje stanowisko w tej sprawie. Uznaje się za bezzasadną petycję. Otóż wprowadzenie obowiązku trwałego oznakowania zwierząt oraz obowiązku sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właścicieli spowoduje obowiązek ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów w wysokości usługi trwałego oznakowania łącznie ze sterylizacją lub kastracją zwierzęcia obecnie wynosi od około 200 do 600 zł, w zależności od jego wagi. I uzasadnione wydaje się przypuszczenie, że znacznie wzrośnie po ustaleniu obowiązku ustawowego. Dla rodzin naszej gminy, tak jak z terenów wiejskich, takie koszty będą kolejnym znacznym obciążeniem gospodarstw domowych. Przede wszystkim jednak należy mieć również na uwadze, że wprowadzenie trwałego oznakowania zwierząt oraz obowiązku sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właścicieli może być odebrane jako zbytnia ingerencja w prawa właścicieli zwierząt, a szczególnie w zakresie decydowania o zabiegach mających wpływ na zdrowie zwierząt. Ustanowienie wnioskowanego w petycji powszechnego podatku od posiadania zwierząt domowych psów prowadzi do obciążenia społeczeństwa kolejnym podatkiem, który nie wpłynie na ograniczenie bezdomności zwierząt i w naszej ocenie ma na celu ograniczenie władztwa gminy wynikającego z artykułu 19 punktu 1 litery F ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Jednocześnie w konsekwencji wprowadzenia postulowanych obowiązków niosących za sobą konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów przez właścicieli zwierząt, wysoce prawdopodobne jest wystąpienie zjawiska masowego wypuszczania zwierząt poza obręb gospodarstwa i uznanie ich za bezdomne, co z kolei doprowadzi do znacznego zwiększenia kosztów gmin i z tytułu obowiązkowego odławiania i umieszczania w schronisku zwierząt bezdomnych. Reasumując, petycja nie jest zgodna z interesem naszej wspólnoty samorządowej i nie może być uwzględniona. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo Państwa radni, czy macie jakieś uwagi do wniosku komisji? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 września 2024 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw powiązanych tematycznie. Paragraf pierwszy uznaje za bezzasadną petycję z dnia 25 czerwca 2024 roku, wpływ 11 lipca 2024 roku w przedmiocie wystąpienie do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw powiązanych tematycznie. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpatrzenie się punkt czwarty porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu piątego. Wolne wnioski. Proszę bardzo Państwo radni, sołtysi, jeśli macie jakieś sprawy. Nie ma, tak? W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam szóstą sesję Rady Gminy Międzyrzecu Podlaskim. Dziękuję Państwu.